Dzień dobry, nie ukrywam, że miałem poświęcić troszkę więcej miejsca tej aferze już w poprzednim tygodniu, natomiast wolałem poczekać na rozwój wypadków, ponieważ każdy kolejny dzień mógł przynieść istotną wiadomość właśnie dotyczącą tego, co wydarzyło się w Hiszpanii kilka ładnych dni temu, kiedy Erik Abidal mocno się wychylił, kiedy Erik Abidal porozmawiał z dziennikarzami katalońskich mediów sportu i Mundo Deportivo i przedstawił swoją. Wizję futbolu, przedstawił jak widział sytuację Ernesto Valverde pod koniec jego pracy. Zarzucił piłkarzom brak zaangażowania. Uznał też, że warto w jakiś sposób podważyć wiarygodność Szawiego. Jeśli mi dostał ofertę, to niech ją pokaże, mówił Erika Vidal. I od razu rozpoczęło się, jak to napisała jedna z hiszpańskich gazet, prawdziwe tsunami w Barcelonie. Dlaczego wstrzymałem się z nagraniem tego odcinka? Ponieważ wydaje mi się, że ten kazus. Erika Abidala mógł dać nam odpowiedź na jedno proste pytanie: kto rządzi Barceloną? Po tym ostatnim wywiadzie, Erika Abidala, jeśli przeanalizujemy sobie każde słowo wypowiedziane przez jednego z dyrektorów Barcelony, czyli właśnie byłego reprezentanta Francji, oberwał każdy, moim zdaniem stracił też każdy. Stracił sam Erik Abidal, który moim zdaniem został pozbawiony pewnego parasola. Ochronnego, to znaczy on wcześniej był postrzegany przez hiszpańskie media jako wielka postać, jako były zawodnik Barcelony, który poradził sobie z problemami zdrowotnymi, którego nie warto tak za szybko oceniać. Trzeba dać mu czas, żeby zobaczyć, czy sprawdzi się faktycznie w roli jednej z tych osób podejmujących dość istotne decyzje w Barcelonie. Nie najistotniejszą, troszkę z drugiego szeregu, ale jednak ważną. Stracił Erik Abidal, ponieważ wydaje mi się, że teraz już postrzegany jest inaczej. Zdarto właśnie te Ochronę, która wcześniej zakrywała Erika Abidala, oberwał Ernesto Valverde, który. Na bazie słów Erika Abidala jawił się jako człowiek, który nie potrafił sprawić, że piłkarze Barcelony pokazaliby odpowiednie zaangażowanie na boisku. Jest to cios w autorytet tego szkoleniowca, który swoją drogą w tej całej aferze pod koniec dotyczącej właśnie zwolnienia Ernesto Valverde zachował się w sposób godny. To znaczy Ernesto Valverde nie rozpalał żadnego ogniska, żadnego ogniska dodatkowo też nie podlewał benzyną. Po prostu zachował spokój i uznał, że nie będzie tego wszystkiego komentował, bo nie ma sensu wchodzić w pewne bagienka, tak to chyba należy rozpatrywać. Oberwał Szawi, który, no właśnie, którego wiarygodność została mocno podważona, bo jak się okazuje, zdaniem Erika Abidala, żadnej oferty dla tego szkoleniowca nie było. I też wydaje mi się, że nie do końca zadowolony ze słów, jakie padły, powinien być Kike Setien, no bo jednak Erik Abidal. Potwierdził, że toczyły się rozmowy z innymi trenerami, m.in. z Titim, jak Francuz nazwał swojego rodaka, czyli Thierry'ego Auriego. Wydaje mi się, że do stracenia miał tutaj Erika Abidal naprawdę sporo i sporo stracił. Ripostę dostaliśmy bardzo szybko. Słuchajcie, jeśli Leo Messi decyduje się na coś takiego, Leo Messi otoczony grupą bardzo wielu doradców, decyduje się na zrobienie screena z katalońskiej gazety, wrzucenie tego na swoje instastory, Taki post naprawdę sporo kosztuje, na tym można sporo zarobić. I dementowanie Suferika Abidala, sugerując, że niech piłkarze zajmą się graniem w piłkę, a inni zajmą się tymi sprawami, za które powinni odpowiadać, to, to jest to atak nieprawdopodobny, atak niemal bez precedensu. Przypomnijcie sobie dwie historie dotyczące dwóch właśnie działaczy Barcelony. Pere Gratacos, a także Javier Faus. To byli, jak to się ładnie mawia, włodarze, którzy w taki powiedzmy dość okrągły sposób zaatakowali Leo Messiego i którzy za to stracili pracę. Jeden powiedział, że Leo Messi nie byłby tak dobry bez Andresa i i Neymara, już człowieka nie było. Drugi z kolei odpowiadający przede wszystkim za sytuację ekonomiczną, za finanse, doszedł do wniosku, że nie powinno się podpisywać co rok kontraktu z Leo Messi, no bo generalnie to się nie kalkuluje, wiadomo. Podpiszesz długoletni kontrakt z jakimś zawodnikiem, to niech ten zawodnik ten kontrakt honoruje. Wszystko się zgadza. Natomiast Leo Messi w środowisku Barcelony to jest jednak świętość. I Leo Messiego, niestety, takie są fakty, trzeba traktować wyjątkowo, do tego stopnia, że właśnie te dwie historie pana Fausa i pana Gratakosa pokazały, że Leo Messi to jest jednak, no właśnie, meskę klub to jest Barcelona, a... No Messi to jest maskę un fugador, to znaczy nie można go traktować jako jednego z wielu. Zastanówmy się przede wszystkim, dlaczego Barcelona ściągnęła kogoś takiego jak Erik Abidal. Josep Maria Bartomeu, jako prezes Barcelony, zdaje sobie sprawę, że odbierany jest przez środowisko kibiców Blaugrany fatalnie. Pomimo sięgnięcia po potrójną koronę, nie jest to rzecz naturalna. To jest jeden z dwóch prezesów obok La Raporty. Za którego rządów udało się sięgnąć po potrójną koronę, a jednak Bartomeu jawi nam się jako człowiek, który nie potrafi otoczyć się odpowiednimi ludźmi, którzy później mogliby tą Barceloną zarządzać. Dlaczego więc Bartomeu decyduje się na kogoś takiego jak Erik Abidal, który nie ma wielkiego doświadczenia właśnie w zarządzaniu klubami? Ponieważ Erik Abidal to jest nazwisko kojarzące się z kibicą Barcelony jednoznacznie pozytywnie. Dlaczego Bartomeu wziął takich ludzi jak Klajbert, jak wcześniej Wiktor Waldes? Dlaczego Bartomeu zgłosił się po Carlesa Pujola? Dlaczego ewentualnie mógłby chcieć, żeby to Szawi zastąpił Ernesto Valverde, a nie Kikesetien? Ponieważ zatrudniając kogoś takiego i wiedział o tym także Florentino, Florentino Perez, decydując się na Zinedina Zidana, poniekąd stwarzasz kolejny parasol ochronny. To znaczy, pewne postaci są nietykalne. Jasne, Eric Abidal nie ma w Barcelonie statusu Carlesa Puyola, To jest w ogóle nieporównywalne. Natomiast Erika Abidala trudniej jest zaatakować. To po pierwsze, więc y, czymś takim generalnie plusujesz, kiedy zatrudniasz taką osobę. Druga kwestia, Erik Abidal miał odpowiadać w jakiejś mierze za rynek francuski. To znaczy, wiadomo, że jest to rynek fantastyczny z punktu widzenia hiszpańskich klubów, ponieważ można kupić rewelacyjnych zawodników za stosunkowo niewielkie pieniądze, tylko tutaj trzeba wyprzedzać m.in. takich magów jak Monchi, Sewii. To po drugie. Po trzecie, Erik Abidal miał unormować relacje Barcelony z PSZ. Czego raczej nie udało się zrobić i ta ostatnia saga z Neymarem pokazała, że z PSG negocjuje się naprawdę bardzo trudno. I po czwarte albo po piąte, czyli już tam nie ma większego znaczenia, Erika Vidal miał okazać się łącznikiem pomiędzy władzą Barcelony, a pomiędzy piłkarzami jako były zawodnik, jako były partner z drużyny właśnie między innymi Leo Messiego. Tymczasem okazuje się, że w Barcelonie mamy teraz dwa fronty i dwóch rzeczników. Leo Messi jako rzecznik Grupy jugadores piłkarze i Erika Abidal jako rzecznik władz, które muszą tłumaczyć się m.in. dlaczego zdecydowały się na zwolnienie Ernesto Valverde. A wielkie kluby czasem wychodzą z założenia, że warto postawić na takie duże nazwisko właśnie jak Erik Abidal, wychodząc z założenia, że ktoś taki, kto zna zapach szatni, cytując Franciszka Smude. Po prostu będzie potrafił tym klubem zarządzać, natomiast to nie jest jednoznaczne, bo jeśli spojrzymy sobie na przykład na takie osoby jak Karhain, Rummenigge, Uli Hennes, czy teraz Oliver Kahn, jako te osoby decydujące o przyszłości Bayernu, to są ludzie, którzy przygotowywali się do tej pracy i nie powinno być tak. Też nawiązując do tych informacji, które pojawiały się w kontekście Manchester United, że nowym Dyrektorem United powinien być z urzędu jakiś były piłkarz, czy byłby to Rio Ferdinand, czy D D Darren Fletcher. Nie oceniam teraz tych indywidualnych przykładów, natomiast przywiązywanie się wyłącznie do nazwisk nie ma sensu. Najpierw kwalifikacje, później CV. Tak to teoretycznie powinno wyglądać, natomiast dzisiaj w kontekście Rika Abidala trudno ocenić jego pracę pozytywnie. Trudno też pozytywnie spojrzeć na to, jak zarządza Barceloną Josep Maria Bartomeu, bo Abidal Abidalem, ale kto był wcześniej? Antonizu Bizareta, po nim zostało mnóstwo fantastycznych transferów, m.in. Mark Andre Ter Stegen. był Robert Fernandez, był Pep Segura. No i co się okazuje, że Barcelona, jeśli już dokonuje jakichś transferów, przede wszystkim jeśli Barcelona ma do wydania duże pieniądze, to zazwyczaj wyrzuca je w błoto, jak w kontekście Filipe Coutinho, choć on może jeszcze u kilkaset jena się sprawdzi. Natomiast generalnie początek, Początek te, te, tych pierwszych kilkanaście miesięcy okazało się fatalnymi. Czy Usman Dembele? Swoją drogą sprawa Usmana Dembele też jest o tyle ciekawa, że ona pokazuje, że w Barcelonie komunikacja, a także profesjonalizm. Nie wygląda najlepiej w zasadzie na każdym polu. To znaczy, lekarze w przypadku Smana Dembele wychodzili z założenia, że ta rehabilitacja potrwa nieco szybciej, że on będzie szybciej gotowy przede wszystkim do gry. A tymczasem okazuje się, że Francuz znów wypadł, więc i tutaj można w jakiś sposób przyczepić się do Barcelony, jeśli już tak analizujemy ten klub w sposób globalny. Natomiast Bartomeu, jako ten człowiek, jako twarz całego projektu, w jaki sposób musi odpowiadać za te nieudane transfery Barcelony. No i on poświęca te kolejne osoby, kolejne, kolejne, szuka kolejnych dyrektorów. Proponował m.in. także eksponowane stanowisko Carlesowi Pujolowi. Tymczasem okazuje się znów, że jeśli Barcelona ma do wydania dużo pieniędzy, to są historie generalnie wbrew pozorom dość częste w futbolu, to tych pieniędzy po prostu nie potrafi wydać. Dlaczego? Dlatego, że teraz można sobie zadać takie pytanie, zresztą ja takie pytanie zadałem nawet w kontekście tego odcinka, który nagrywałem na temat Antoana Griezmana, jak, we, jak Valverde upchnie tyle gwiazd w Barcelonie. Wtedy to pytanie wydawało się zasadne, natomiast dzisiaj... Mamy połowę sezonu i wciąż nie możemy powiedzieć, że Antoine Griezmann dostosował się do gry Barcelony. To znaczy on gra z wielkim poświęceniem, biega, pracuje w defensywie, tego oczywiście nie można mu odmówić. Natomiast Antoine Griezmann wciąż nie do końca pasuje do tej gry. I teraz wypada zadać takie pytanie, czy należało wydać takie pieniądze akurat na tego zawodnika, a czy nie warto było pomyśleć o innych opcjach. Teraz zwróćmy uwagę na to, co działo się nawet w ostatniej kolejce. Nie chcę oceniać jeszcze Kessetiana, bo moim zdaniem wciąż to była najlepsza opcja jako trener dla Barcelony. Natomiast przychodzi mecz z wymagającym rywalem, czyli z Realem Betis. Co się dzieje w Barcelonie? Barsa nie ma żadnego sensownego drugiego napastnika, ponieważ nawet takiego Abela Ruiza zdążyła już oddać do Ligi Portugalskiej. To jest raz. Wypada Gerard Piquet, nie ma drugiego sensownego prawego obrońcy, ponieważ jean claire Todibo, przymierzany do takiej pozycji, został oddany. Do szalkę. Oddany do Romy został także Carles Perez, który pokazywał się z naprawdę pozytywnej strony, natomiast Kikesetian wyszedł z założenia, że nie do końca mu się przyda, a w tak zwanym międzyczasie Barcelona toczy negocjacje w sprawie transferu wielu innych napastników, na przykład Rodrigo, co zostało wyśmiane przez władze w Walencji, że generalnie im nie odpowiadają takie propozycje, niepoparte pieniędzmi, jak to powiedział pan Anil Murphy, także kontrowersyjna postać, ale to jest osobna kwestia. Gdzieś toczą się negocjacje między innymi także z Cedricem Bakambu i cały czas nie mamy takiej informacji czy te władze Barcelony w ogóle mają przekonanie do któregokolwiek z napastników z którymi się kontaktują. To znaczy ja tutaj nie widzę takiego modelu, to znaczy takiego zdecydowania, z takiej spójności, konsekwencji, że Barcelona wie, po kogo chce sięgnąć, bardziej widzę łapankę. Barsa wcześniej kontaktowała się, słuchajcie, z Williamem José, co zostało potwierdzone przez prezesa Realu Sociedad, Jokina Aperribaya. Jeśli teraz Barcelona jako alternatywę dla Luisa Suareza rozpatruje na przykład Angela Rodríguez z Hetafy, bardzo ciekawego piłkarza, doświadczonego, 33-letniego, ale takiego spryciarza w polu karnym, super zaawansowanego technicznie i tak dalej, to nie widzę tutaj konsekwencji. To znaczy wydaje mi się, że i jeden, i drugi odbiega od profilu Luisa Suareza. Nie wiem, kto byłby teraz piłkarzem najbardziej podobnym do Luisa spośród opcji, które Barça mogłaby wykorzystać, ponieważ Barca nie może teraz wydać tych ponad 100 milionów euro na lautora Martineza, bo Barça najpierw musi myśleć o sprzedawaniu zawodników i pewnie poświęcony zostanie Ivan Rakitic. Natomiast ja po prostu tutaj nie widzę planu, a widzę, ile Barça wydała pieniędzy niepotrzebnie. Bo czy wtedy, kiedy Barcelona sięgała po Antoinea Grismana, Grisman był nieodzowny? Czy był, czy był potrzebny? Okej, okay. mógłby okazać się potrzebny, natomiast teraz okazuje się że kiedy brakuje tego Luisa Suareza, a sądziłem, że to może pójść właśnie w takim kierunku, to jednak Antoine Griezmann ma pewne problemy, żeby stać się po prostu taką dziewiątką od wykańczania akcji w Barcelonie. On potrafi oczywiście akcję finalizować, natomiast chodzi mi po prostu o grę w roli środkowego napastnika. Nie. Griezmann jest piłkarzem, który najlepiej czuje się na boisku wtedy, kiedy pełni rolę podobną do Leo Messiego. I tutaj pojawia się niestety taki problem, że te role się dublują, a że kiedy Ernesto Valverde prowadził Blaugranę, to Antoine Griezmann często upychany był bliżej lewego skrzydła, gdzie po po prostu się dusił. Dzisiaj, patrząc na władzę Barcelony, bo my sobie możemy tutaj tak teoretyzować, ustawić aparat, dyskutować o tej Barcelonie, natomiast my też możemy się mylić, ale jeśli ktoś wydaje setki milionów euro, to powinien za to ponosić jakąś odpowiedzialność. Ja tej odpowiedzialności w Barcelonie nie widzę. Nie widzę też jakiejś wizji. I powiem Wam szczerze, że jak teraz, dzisiaj tak się nad tym zastanawiałem jeśli Monci, dyrektor sportowy Seville, który moim zdaniem jest najlepszym dyrektorem na świecie, niezależnie od tego, że nie poszło mu w Romie, twierdzi, że być może jego profil pracy nie pasowałby do Barcelony czy do Realu Madryt, ponieważ Barsa tym się różni od Sevilli, że w Barcelonie musisz aklimatyzować się w sposób automatyczny, to są dosłowne, to jest dosłowny cytat z Monciego, to nie do końca tak jest, ponieważ wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie, kiedy Real Madryt potrafi sięgać po takie perełki jak Vinicius, jak Rodrigo, może Reiner Jesus, Martin Odegaard, Fede Valverde i tak dalej, tacy ludzie jak Monci, potrafiący pewne trendy przewidzieć, potrzebni są też w takich absolutnych potęgach jak Barcelona czy Real Madryt, ponieważ później dochodzi do takich sytuacji... Kiedy Barcelona nie dojrze, nie może nikogo kupić za poważne pieniądze, to jeszcze jest przyciśnięta przez Financial Fair Play i nie można sprzedawać. Z czego to wynika? Jaka jest przyczyna takiej sytuacji? Brak wizji działaczy. Kibice mogą się mylić, oglądając mecze przed telewizorami, natomiast moje pytanie jest takie. Jak długo ta Barcelona zamierza się mylić? I nie atakuje tutaj jedynie Erika Abidala, który nagle wyskoczył po prostu z kapelusza z jakimiś dziwnymi deklaracjami, atakując Leo Messiego, co oczywiście później wywołało plotki dotyczące ewentualnego odejścia Messiego na przykład do Manchesteru City. Czy to jest prawda? Nie ma znaczenia. Gdyby nie wywiad Abidala o tym byśmy po prostu nie usłyszeli. A Barcelonie takie sytuacje kompletnie nie są potrzebne. Tym bardziej, że w kontekście Leo Messiego za każdym razem mówi się o czymś takim jak Projekto Ganador czyli projekt zwycięski. Leo Messi za każdym razem mówił, że on chce zostać w Barcelonie, jeśli będzie miał świadomość, że tutaj jest projekt nastawiony na zwyciężanie. Szczerze? Przy tych władzach, nie mówię o trenerze. Bardzo wyraźnie oddzielam tu grubą kreską Setiena. Przy tych władzach ja projektu nie widzę, szczerze mówiąc, żadnego. Powiecie, że Leo Messi uważa siebie za kogoś zbyt istotnego w Barcelonie? Może tak jest. Może nie powinno dopuścić się do rządów piłkarzy. Jednak po Realu Madryt widać, że rządzi Florentino Perez i że to on jest najważniejszą postacią w tym klubie. Zawsze będziemy Real z Barceloną zestawiać. Natomiast wydaje mi się, że na podstawie tej sytuacji, jaka teraz ma miejsce, to znaczy tego, że Leo Messi... Może zwalniać ludzi. Erika Abidala nie zwolnił, co pokazuje, że jednak nie ma powiedzmy pełni władzy w tym klubie. Pierwszy wniosek, jaki płynie z tych wszystkich historii na tę erę post-Messi, kiedy Argentyńczyk już odejdzie, brzmi tak. Barcelona nie powinna dopuścić do absolutnych rządów piłkarzy. To po pierwsze. A po drugie, naprawdę, jeśli teraz, jeszcze, przy grze Leo Messiego, Barcelona ma tak potężny problem z polityką kadrową, to żeby zbudować sobie to wszystko podejściu po Argentyńczyka, naprawdę potrzebny jest wizjoner. I to nie ma być na zasadzie takiej, że wejdzie z urzędu Pique i Puyol, bo oni grali w Barcelonie. Oni oczywiście Mogą okazać się wybitnymi fachowcami od strategii, od zarządzania tym klubem. To się dopiero okaże. Natomiast wypadałoby, wydaje mi się, żeby do tego klubu po prostu wszedł ktoś, kto będzie miał wizję. To znaczy ktoś, kto spotka się na przykład z takim Bartomeu i powie: Widzę tę Barcelonę 2021, tak, pozbędziemy się Rakiticza, tego, tego i tego, ewentualnie ściągniemy takiego i takiego zawodnika. 2023 widzę to tak. Ściągniemy na przykład jakąś perełkę z Brazylii, mówię oczywiście tak czysto hipotetycznie, natomiast wydaje mi się, że potrzebny jest po prostu ktoś, kto będzie umiał coś wymyślić długofalowo, a nie tylko na zasadzie, o wpadło nam 222 bańki za Neymara, to jedziemy do supermarketu na zakupy i bierzemy od dębele, dawać ich tak szybko jak się da. Nie, czasami właśnie takiego Dembele warto wyhaczyć z ren przed Borusią Dortmund, ponieważ wejście do Borusi Dortmund od razu podbija. Wartość tego piłkarza ładnie kilkadziesiąt milionów euro to po pierwsze. A jeśli taki facet jeszcze sprawdzi się w tej Burusji, no to cena po prostu staje się szalona. Erika Abidal, bo od niego zacząłem w każdym razie, moim zdaniem, w roli tego tak zwanego sekretario Techniko zupełnie się nie sprawdził. Wydaje mi się, że będzie obrywał coraz mocniej, także od hiszpańskich mainów, opinionistów i tak dalej. Myślę, że ten parasol ochronny został bezpowrotnie zdjęty z nadgłowy Erika Abidala. Natomiast. Y Jestem bardzo ciekaw tego, jak, jakie decyzje zapadną w Barcelonie, przede wszystkim po wyborach, i czy pan Wiktor Font, który wydaje się przynajmniej w tym momencie faworytem do wygrania tych wyborów, faktycznie będzie w stanie otoczyć się wizjonerami. I drugi wniosek, który płynie, jest taki, że jeśli w mniejszym klubie, jak na przykład Sevilla, Klubie właśnie z tej drugiej półki, klubie, który chce walczyć na przykład o zwycięstwo w Lidze Europy albo max o awans do Champions League, niekoniecznie o mistrzostwo. Mamy dyrektora, który potrafi wyczarować coś z niczego, który potrafi dostrzec w piłkarzach coś, czego być może nie widzi ktoś inny. Takich przykładów przez Sevillę przewinęło się mnóstwo. To taki człowiek, moim zdaniem, też może się sprawdzić w Barcelonie i nie ma sensu przypinać niektórym ludziom. Czasem jesteśmy niewolnikami. Takich łatek w futbolu. Dotyczy to m.in. Jose Bordalasa, szkoleniowca w Hetafe. To znaczy, czasem wychodzimy z takiego założenia, nie, to jest super trener, super dyrektor, ale na mniejszy klub. Ale dlaczego? Jeśli ktoś udowodnił, że nadaje się do pracy w mniejszym klubie, to może warto e, wprowadzić tego faceta do windy i tych kilka pięter e, do, góry, do góry jeszcze go podwieźć. Wydaje mi się, że są takie postaci w futbolu, nie tylko zresztą mączy i że na pracę zasłużyły być może bardziej niż człowiek z nazwiskiem, czyli Erik Abidal. Który no, nie jest głównym źródłem problemów w Barcelonie, natomiast podsumowując, bo o Setienie jeszcze nagram jakiś oddzielny odcinek, po, być może po El Clasico, sporo już wniosków można wyciągnąć. Natomiast moim zdaniem problemem Barcelony w tym momencie nie są ani piłkarze, nie jest ani Leo Messi, ani Kike Setien, tylko to, co dzieje się na samej górze. Bo moim zdaniem po prostu w dużej mierze funkcjonują tam ludzie po prostu bez mapy. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. Piszcie Wy, co sądzicie na ten temat, jak Wy odbieracie przyszłość. Barcelony i co sądzicie o tym właśnie całym tsunami dotyczącym Erika Abidala? Tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę. W weekend słyszymy się w Kanal Plus Sport przy takich meczach. Oczywiście, jak zwykle, Was zapraszam i do następnego razu.